spacerującego znajdziemy i będę mógł się przespać. Nie smerfuję tego, przecież był z nami. Co się z nim stało? Może jest u Gargamela? Co ty mówisz? Nie widzę tu Gargamela. Nawet go nie czuję. I Marudy też nigdzie nie widać. Wracajmy do wioski. Nie, póki nie upewnimy się, że Marudy tu nie ma. Ej, co to za zapach? Zupełnie jak... No, widzę, że mamy tu małych smerfowych szpiegów, z których będzie smerf na potrawka. Smerf! Gdzie jest Maruda Gargamelu? Kto? Nie ma go tutaj? Jasne, że go nie ma. Gdyby był, wylądowałby w garnku na zupę. Aha, chodź tu. Powiem ci coś w sekrecie. W sekrecie? Popełniłeś poważny błąd. Bardzo, bardzo poważny błąd. Przestań, Osiłku. I tak mamy kłopoty. Tak, my jesteśmy tutaj, a Maruda w wiosce smacznie sobie śpi. Ja też chciałbym trochę pospać. Tlachierty, zakuty łbie! Przecież to zaraz wybuchnie! Co się stało? Nieważne! Uciekajmy! Któregoś dnia, ty paskudny, głupi zwierzaku, zrobię z ciebie... O, świetnie, uciekły! Jak to dobrze, że przewróciłeś kubek, klakierku! Tak, wszystko poszło według planu. Wybuch, ucieczka. Teraz druga część planu i dni smerfów są policzone. Gdzie cię boli, Marudo? Wszędzie i nie cierpię tego. Nie cierpię, Marudo, według mojej smerfologicznej teorii będziesz nadal chory, jeśli się nie rozweselisz. Nie cierpię, być wesoły. Papo Smerfie, Gargamel nas złapał. I cudem udało nam się uciec. A co mówiłem o chodzeniu do domu Gargamela? Myśleliśmy, że Gargamel złapał Marudę. Nie cierpię być złapany. Papo Smerfie, Gargamel coś knuje. Oczywiście, że Gargamel coś knuje. On zawsze coś knuje. Tak, ale ja mam przeczucie, że to dopiero będzie coś. W takim razie musimy się przygotować na takie wielkie coś, cokolwiek to będzie. Tak. Czy ci oczy rozbłysły ze szczęścia, smerfetką? To naprawdę coś błyszczy, popatrz. O, książka! Coś więcej, Harmoniuszu. To magiczna księga. Zanieśmy ją do papy Smerfa. Nie rozumiem, co się dzieje z moimi kwiatami. Chyba pomyliłem składniki mikstury. Papo Smerfie! Znaleźliśmy w lesie magiczną książkę. Zobacz! Magiczną księgę? Ta księga zaklęć należy do czarodzieja Smerfa, najsmerfniejszego czarownika w całym Smerf Królestwie. Czarodziej Smerf? Ależ, papo, mówiłeś, że prócz nas nie ma innych smerfów. Bo nie sądziłem, że są, ważniaku. Nigdy nie słyszałem o czarodzieju Smerfie. Z pewnością on nie jest tak mądry jak ty, papo Smerfie. Zobaczmy, czy jego magia jest tak dobra, jak twierdzi. Tulu fata. Papo, czy to znaczy, że jest lepszy od ciebie? Już ja... Jeśli prócz nas istnieje jakiś inny smerf, musimy sprowadzić go do wioski, prawda, papo smerf? Tak, choć to będzie trudne. Według tej księgi mieszka on na szczycie góry mgieł, to bardzo daleko. Nie cierpię podróży. Pamiętasz, co mówiłem o zmianie nastroju, Marudo? To znaczy, nie przepadam za podróżami. To znaczy, ja lubię dalekie podróże, ale nie czuję się wtedy dobrze. Chodźcie, musimy się przygotować. Daleko jeszcze, papo Smerfie. Niedaleko. Niedaleko. Daleko jeszcze, papo Smerfie? Niedaleko. Daleko jeszcze, papo Smerfie? Tak, daleko.
Ostrożnie posuwajcie się krok za krokiem. Bądźcie odważni, czuję niebezpieczeństwo. Nie cierpię niebezpieczeństwa. Może nikogo nie ma w domu? Nie zbliżać się! Zaczekajcie, muszę sam sprawdzić. Jestem czarodziej Smurf, najpotężniejszy ze Smurfów. A kim ty jesteś? Jestem Papa Smurf. Papa Smurf? Mój kumpel Smurf? Wiele czasu minęło, kiedy ostatni raz widziałem Smurfy. Witaj! Co cię tu sprowadza, Papo Smurfie? Czarodzieju Smurfie, nic nie wiedziałem o twoim istnieniu. A tak, to długa historia. Widzę, że przyniosłeś moją księgę zaklęć. A to kto? Więcej Smurfów? Proszę, moje dzieci, nie widzę was, podejdźcie bliżej. Nie podchodzić bliżej. Tak, 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 jeszcze bliżej. Tak, tak, właśnie tam. Nie, cofnąć się, cofnąć się! Gargamel! Masz rację, Papo Smurfie. Nie cierpię Gargamela. Och, co będzie z Papą Smurfem? Papilnuj go, klakier! No. A teraz, moje obrzydliwe małe Smurfy, zabierzcie mnie do swojej wioski. Tak? Spróbuj nas zmusić. Nigdy nie zabierzemy cię do naszej wioski, obrzydliwy Gargamelu. Tak, nic ci nie pokażemy. Nigdy, nigdy. Racja, postawimy się i będziemy twardzi. Może powiedziałem zbyt pochopnie. Słuchajcie mnie, Smurfy, nie zabierajcie Gargamela do wioski. A może wam pokażę, co się stanie, jeśli mnie nie zabierzecie. Kasama! Moje małe, wstrętne Smurfy, jeśli zakończę magiczne zaklęcie, wasz ukochany Papa Smurf zginie. Och, co my zrobimy? Nie możemy na to pozwolić. Dobrze, Gargamelu, nie skrzywdź naszego papy, zabierzemy cię do wioski. Nie, niech robi ze mną, co chce. Kasama! Nie, Papo Smurfie, zrobimy, co każe. Wiedziałem, że mnie posłuchacie. Daleko jeszcze? Niedaleko. Daleko jeszcze? Tak, daleko, a więc smurfuj. Jestem prawdziwym czarodziejem Smurfem. Najpotężniejszym Smurfem w całym Smurf Królestwie. Nie, nie, nie ma takiego. Ja go wymyśliłem. Jestem prawdziwy. Udowodnię ci. Mój magiczny pył sprawi, że zatrzęsie się ziemia. A sama. To tylko marna sztuczka, jaką potrafi zrobić każdy początkujący czarodziej. Ach, niedowiarku, więc zmienię ziemię pod twoimi nogami w ruchome piaski. A sama! Przestań! Ostrzegam cię! Zaraz się zdenerwuję! Przestań! Nie mogę w to uwierzyć. Jego magia jest potężniejsza od magii Papy Smurfa. A teraz mi wierzysz? Nie! Jesteś oszustem! Udajesz! Poczekaj tylko, aż cię dorwę! No, dobrze. Czego żądasz, panie? Zabierzcie tego złego czarownika z lasu! Nie! Odczepcie się ode mnie! Magia jest potężniejsza od magii Papy Smurfa. Gdzie jest Papa Smurf? Musimy wracać na górę i... Nie martw się, Osiłku, nic mi nie jest. To Papa Smurf!
wiedziałem, że to ty, papo Smurfie. Chciałem tylko sprawdzić, czy pozostali wiedzą. O, jak wysmerfowałeś takie czary, papo Smurfie? O, nie zrobiłem tego sam. Marzycielu, Kratusiu, Łasuchu, Grywusie, Harmoniuszu. Jak sprawiłeś, że zatrzęsła się ziemia? Bardzo łatwo, Ciamajdo. Przygotować się, Smurfy. Teraz. Tobą nie wygra, papo Smurfie. Jesteś najlepszy. Zawsze to powtarzam. Kiedy ja się wreszcie nauczę? Papo Smurfie, źle się czuję. Jesteś jakiś chorobliwie niebieski. Gdzie cię boli? Wszędzie. Chyba wiem, w czym leży problem, Marudo. Myliłem się, za bardzo starałeś się być szczęśliwy i twój stan się pogorszył. Więc mogę zachowywać się jak zwykle? Nie cierpię się do tego przyznawać. Dziękuję, papo Smurfie. Nie cierpię być szczęśliwy.